dzisiejszymi moimi rozmówcami są pan Piotr Polk i Piotr Szwedes. Przyjechali ze spektaklem pół na pół. Tak. Co to oznacza? To oznacza, że ludzie będą się bać, będą się bawić i będą myśleć. Czyli połowa publiczności będzie się bała, połowa się będzie bawić. Nie, każdy będzie miał podzielone swoje emocje na trzy, bo to rzadkie, żeby skupić w jednym spektaklu te wszystkie trzy rzeczy. Nam się to udaje od 2 lat w 100 miastach na 100. Pół miliona widzów. Tak, to spokojnie. Powiem panu, pół miliona widzów to chyba nie u nas, to chyba w Nowym Jorku jeszcze. A my dobijamy do tego, tak. Dokładnie, a to dokładnie zdanie dalej było o nas, a to wcześniej było o Nowym Jorku. Aha. Wie pan, doczytał lepiej. Natomiast i tak dużo, powiem szczerze, bo 100 spektakli to jest w tych czasach bardzo dobry wynik, tym bardziej, że to nie jest taka komercyjna rzecz. Jest to komedia, ale zrobiona po coś, żeby przemycić pewne myśli. No właśnie, drama to są formuły komedii, tak? Dokładnie, ma pan rację. Komedia jest takim dobrą formą do tego, żeby sprzedać naprawdę wartościowe rzeczy dla widza. A jednocześnie widz przez 2 godziny ma poczucie, że się świetnie bawi. Natomiast ta forma zabawy jest tylko formą. Ponieważ pod tą formą, pod tą zabawą mieści się to, o czym Piotr mówił. Znaczy to rozbawienie widza przeradza się w jakiś sposób... Jakąś misję. Myślenie. Myślenie na temat tego, z czego tak naprawdę myśmy się śmiali przez te 2 godziny, bo to znaczy, że śmialiśmy się z własnych zachowań, z własnych emocji, z własnych relacji, czasem bardzo takich zbliżonych do tego absurdalnego oczywiście wydarzenia, które będzie miało miejsce na scenie. Natomiast ono jest oparte na ludzkich, zwykłych, prawdziwych emocjach i doświadczeniach wielu z nas. A jakie to ma przełożenie na dzisiejszą rzeczywistość? Taką skomplikowaną. To nas dotyczy właśnie. Dotyczy relacji, które gubią się, które gubimy z własnej przyczyny. Nie rozmawiamy ze sobą, używamy tylko telefonów, tabletów do porozumiewania się. Jak ludzie idą do restauracji, to siedzą, nie rozmawiają ze sobą, tylko siedzą z nosami w ekranach. I w związku z tym pokazujemy pewne konsekwencje zagubienia między ludźmi, zagubienia tych relacji. Bo to fabuła dotyczy jeszcze czegoś innego. Dwaj bracia dzielą spalę po matce, która jeszcze żyje. Więc co doprowadziło do tego momentu tych ludzi, którzy jeden zrezygnował z marzeń, został z mamą, drugi uciekł z tego domu. Dlaczego? Ciągle zadajemy te pytania. Może nie żeby uczyć, ale pokazać pewne konsekwencje. Czyli taka rzecz, która dotyczy nas na co dzień, w domach naszych, rodzinach, wśród znajomych. To pokolenie wychowane na tabletach, na tych telefonach komórkowych, ono jeszcze nie dorosło, tak naprawdę. Bo to są w tej chwili kilkunastolatkowie. Ci, którzy całkowicie są pochłonięci przez internet, to oni jeszcze nie dorośli. To nas dopiero czeka pewne konsekwencje tego, co się w tej chwili dzieje. Nie zgodzę się, już dorośli. Wie pan, dlaczego PS4 został stworzony? Dla 40-latków, którzy zaczynali, jak mieli 10 lat, przy komputerach siedzieć. W związku z tym PS4 nie ma żadnych gier dla dzieci. To są dorośli ludzie bawiący się w to, a dla tych, którzy nie wiedzą, to PS4 to jest PlayStation 4. Więc już mamy 40-latków, którzy są od 20 lat siedzący w tych wszystkich grach. Te gry były prymitywne, ale już były ekrany, już były te nośniki. No my nie, tutaj nie walczymy ani z takimi przekaźnikami multimedialnymi, jak jest internet, gra, tablet, telefon. Nie zamierzamy stawiać temu czoła, bo i tak z tym koniem byśmy przegrali. My opieramy się na tym, co nie ma 20-30 lat. My opieramy się na instytucji pod tytułem teatr, która ma 2000 lat. Więc w związku z tym nie bójmy się określenia. Trwa tak długo, a może i dłużej niż Kościół. W związku z tym my przynosimy coś żywego. My nie dajemy ludziom gotowego produktu, który jawi się kolorem, dźwiękiem i klikaniem. My dajemy widzowi wybór, kogo ma śledzić, za kim podążać, jakie myśli od danego aktora bardzo, bardzo żywego, innego brać. Więc tu i teraz. Tu i teraz. Ciągając to na żywo. A dlaczego właśnie w Policach? To jest jakieś specjalne zaproszenie, bo pana Piotra Szwedesa to już kiedyś spotkałem. Tak, mieliśmy spektakl u was. Mieliśmy spektakl u was chyba. Wszystko przez Judasza, nie pamiętam spektakl, ale tutaj dlatego, że festiwal macie teatralny. Jesteśmy jednym z 3 spektakli z festiwalu, w związku z tym cieszymy się, że jest inicjatywa teatralna w Policach. I już widzimy w wielu miastach, niekoniecznie największych, ta inicjatywa rośnie, bądź się pojawia. Czyli teatr, to co mówimy, on zawsze żył i będzie żył. Wojny minęły, cywilizacje umierały, ale ten teatr zawsze był, czyli kontakt żywy z człowiekiem. Festiwal daje jeszcze jedną możliwość, mianowicie porównania. Bo kiedy widz przychodzi na jeden spektakl raz w miesiącu, no to się bawi, super.
ale kiedy dano możliwość zobaczenia 3, 4, 5 spektakli, to wtedy buduje sobie już taki swój ogląd, swoją opinię, że na przykład ten był dobry, ale ten następnego dnia był jeszcze lepszy, czyli tworzymy albo staramy się wykształcić w widzu poczucie oceny. A ocena to znaczy jest doświadczenie, to znaczy widzieliśmy więcej, to już jest pewnego rodzaju, pojawia się wtedy krytyka, jest pewnego rodzaju recenzja, jest za, jest przeciw, analiza. W związku z tym ta inicjatywa każdego festiwalu w poszczególnych miastach tworzy taki zarodek rodzącej się świadomości teatru. Czy panowie znajdują zrozumienie tego, co to macie do przekazania? Czy odbiorca jest świadom tego, co to macie? Oczywiście. 100 spektakli, niecałe 2 lata, następnych 100 czeka w całej Polsce, od małych po duże, największe miasta. I już wiemy, że jest świetnie z tym teatrem. Naprawdę świetnie z widzem teatralnym. Że nie są ludzie na chwilę przeszczepieni z kabaretu, wyciągnięci z koncertu czy skądś, tylko oni chcą iść do teatru na teatr. A propos wojny, o której mówiliśmy, my się nie będziemy kować z koniem, to na pewno, ale już nasze zwycięstwo jest takie, że przed spektaklem mówili wyłączyć telefony. Powiem tak, wszystko może zginąć, wszystko może zostać zniszczone, ale kultura się dzieje, prawda? Ale oczywiście. W naszym kraju chyba to jest niemożliwe, żebyśmy tak zapomnieli o tym, co jest najbardziej wartościowe. Chyba co nic nie jest dane na zawsze. Pan zakłada, że to nie jest wartościowe? Nie, nie jest wartościowe. Nie chodzi o to, że... Wydajemy następną wartość właśnie. Nie, że odciągamy od wartościowych rzeczy, żeby zapomnieli o czymś, tylko właśnie pokazujemy pewne rzeczy, które są same w sobie wartościowe. Jeszcze jakby pan zobaczył, to jeszcze bardziej bym się cieszył. Chyba co nigdy nic nie jest dane na zawsze. Nigdy. O wszystko trzeba, wszystko dane pan wie, o miłość trzeba walczyć, o przyjaźń trzeba walczyć i o kulturę też trzeba. Bo ją naprawdę jest bardzo łatwo podkopać, zakopać 2 metry pod ziemię, zapomnieć, postawić jej pomnik, tu żyła kultura Polski, ale zmarła. W z tym mam nadzieję, że takimi inicjatywami i gdzieś tam, póki my żyjemy, to mam nadzieję, i póki żyje polskie miasto. Mam nadzieję, że to będzie zawsze od ministra kultury. My mówimy o aktorach i widzach. Te relacje nas nie dotyczą. My jesteśmy na scenie. Jak pan chce, to pan powiedział. Natomiast my nie stawiamy między sobą urzędnika, między nami a widzem. My mamy bezpośredni kontakt. Widz, aktor, aktor, widz. I tylko tego nam trzeba. Jest to ta energia, wymiana energii, synergia. 1 plus 1 to 3.